Czas na 31. Odcinek tureckiego serialu Wichrowe Wzgórze. Gulten chce zabrać Sunę do Stambułu, ale ona nie chce nawet o tym słyszeć. Zeynep postanawia nagrać swoją rozmowę z Bülent'em. Halil znajduje jej telefon i rusza jej śladem. Niestety, jego wróg zdąży ją poważnie skrzywdzić. Czy Halil zdąży dowieźć Zeynep do szpitala na czas? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 31 odcinku Rizgardepe. Na antenie TVP1 6 września o godzinie 14 zadebiutował nowy turecki serial, Wichrowe Wzgórze Tur. Rizgardepe? Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty Chłopak, na którego 3. sezon widzowie będą musieli długo poczekać. 31. Odcinek serialu Wichrowe Wzgórze. Co się wydarzy? Emisja 31. Odcinka serialu w piątek, 18 października 2024 roku o godzinie 14 na TVP1. Zeynep postanawia nagrać swoją rozmowę z Bülent'em, żeby udowodnić, że jest niewinna. Halil znajduje jej telefon i odkrywa, że mówiła prawdę. Domyśla się, dokąd Zeynep się wybiera i postanawia ją odnaleźć. Gulten chce zabrać Sunę do Stambułu, żeby zapomniała wreszcie o Yusufie. Ale Suna jest wściekła na matkę i nie zamierza jej słuchać. Bülent odkrywa prawdę i mści się na Zeynep. Halil ratuje ją w ostatniej chwili. Zobacz zdjęcie z odcinka w galerii.